Rozwiążę teraz dla przykładu zadanie z naszego portalu Khan Academy. Tutaj w tym zadaniu chodzi o to, żeby podświetlić taki przedział, w którym spełnione są takie dwa warunki. No i jakie to są warunki? To jest zapisane za pomocą matematycznych symboli i to nie wymaga żadnego tłumaczenia. To jest zaleta zapisu matematycznego, że on jest taki sam we wszystkich językach. Czyli warunek jest taki, że pochodna ma być ujemna, a druga pochodna ma być dodatnia. No dobrze, no to zastanówmy się. Pochodna Mówi o tym, czy funkcja rośnie, czy maleje. Tam, gdzie pochodna jest ujemna, to funkcja maleje. Tam, gdzie pochodna jest dodatnia, to funkcja rośnie. To tutaj widzimy, że tak. Najpierw funkcja rośnie, czyli pochodna jest dodatnia, potem funkcja maleje, czyli pochodna będzie ujemna, a tutaj znowu funkcja rośnie. Czyli widzimy, że w tym obszarze pochodna będzie ujemna. A teraz co z drugą pochodną? Druga pochodna ma być dodatnia. Kiedy druga pochodna jest dodatnia? Jak druga pochodna jest dodatnia, to znaczy, że nachylenie, Stycznej rośnie. No to popatrzmy, jak jesteśmy w tym obszarze, który tutaj mam, no to tutaj to, to nachylenie stycznej będzie coraz bardziej ujemne. Tutaj nachylenie stycznej jest nieduże, a tutaj będzie coraz bardziej ujemne, coraz bardziej ujemne. Czyli nachylenie stycznej będzie malało. Aż do jakiegoś punktu, w którym to nachylenie stycznej zacznie znowu rosnąć, dlatego że funkcja tutaj w pewnym momencie musi wyhamować. I zacząć znowu rosnąć. Czyli tutaj na chronie stycznej będzie rosło. Inaczej mówiąc, tam gdzie druga pochodna jest dodatnia, to wykres funkcji musi być wypukły. Czyli ten obszar powyżej wykresu musi być wypukły. No to właśnie, jak na moje oko, tutaj właśnie funkcja maleje, a obszar powyżej tego wykresu będzie wypukły. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Tak, zgadza się, nawet dostałem potwierdzenie dźwiękowe. No to zróbmy jeszcze jeden przykład. Teraz pierwsza pochodna ma być ujemna i druga pochodna ma być ujemna. Bo widzimy, że ta funkcja wiele razy tutaj zmienia się z rosnącej na malejącą. Najpierw rośnie, potem maleje, znowu rośnie, znowu maleje. Więc są dwa takie obszary, gdzie pochodna jest ujemna, i to są te obszary, gdzie funkcja maleje, czyli to jest tutaj albo tutaj. No i teraz, gdzie jest taki obszar, gdzie druga pochodna jest ujemna? Druga pochodna jest ujemna wtedy, kiedy nachylenie stycznej maleje. Czyli wtedy, kiedy funkcja jest wklęsła. No to, jak na moje oko, tutaj w tym obszarze funkcja jest wklęsła i malejąca. Sprawdźmy, kto się zgadza. Zgadza się. No, zachęcam do tego, żebyście samodzielnie te zadania rozwiązywali, i zachęcam do tego, żeby zakładać konto na naszym portalu. No, a link do tego ćwiczenia znajdziecie oczywiście w opisie filmu poniżej.